Cześć! Dzisiaj kolejny live, bo powiem Wam, że temat, który dzisiaj będzie, już chodzi za mną od jakiegoś czasu, ale coś cały czas jakoś mi nie pozwalało, żebym usiadła do kamery, więc już dzisiaj, już wręcz ze mnie to wychodzi, więc mówię, dobra Kozielińska, będziesz w takim razie nagrywać. Ale zanim przejdę do tematu networkingu, który jest właśnie teraz na tapetę wzięty, to wspomnę o dwóch poprzednich wideo. Nawiążę do tego po to, żeby nieco po prostu przypomnieć, o czym była wtedy mowa, ale dodam przy okazji jeszcze jedną z mojej perspektywy istotną rzecz. Chodzi tutaj o pewne słowa. A potem przejdziemy do tematu networkingu, no bo temat dosyć popularny, zwłaszcza, że kto tam się znamy, że tak powiem, to wiemy, że dużo z nas jest na platformie BNI, ale to nie tylko chodzi o taką platformę do networkingu. De facto to, o czym powiem, dotyczy różnych sfer życia, nie tylko networkingu, ale tak jak powiedziałam, już po prostu tak mi siedział w głowie ten networking, mówię, dobra, będzie dzisiaj o networkingu. No to przypominajka z poprzedniej wideo. Pierwsze wideo dotyczyło tego, żeby nowe nawyki i nowe postawy zapraszać do swojej rzeczywistości, zamiast się z nimi siłować i coś na sobie wymuszać. To pamiętanie chociażby o nich. I tam mówiliśmy o zapraszaniu, a drugie wideo znowu było właśnie o między innymi jaka może być postawa, czyli na przykład typu wszystko mi sprzyja, czyli ja zapraszam tę moją postawę do rzeczywistości, że o mojej co by się nie działo, ja wiem, że wszystko mi sprzyja. No i teraz mam tą nową jedną wskazówkę, wiadomość, to zamiast słowa zapraszać, można taką postawę po prostu na nią sobie pozwolić. Ja pozwalam. I to też tak dodaje nam spokoju i takiego odprężenia wewnętrznego, bo właśnie przestajemy się siłować, przestajemy już walczyć, wymuszać. Ja po prostu pozwalam, żeby to zaistniało. Tu jest magia słów, tego, co one w nas wywołują, ale podejrzewam, że to jest temat na inne wideo. To więc to dotyczyło tego, co się działo wcześniej, plus jeszcze jedna nowa rzecz. A teraz o networkingu. Otóż nie miałam od razu takiego postrzegania tej kwestii. Ona się zadziała w którymś momencie, chyba wtedy, kiedy przygotowywałam się do szkolenia, które prowadziłam, bo w ramach BNI, jako trener tam w BNI prowadzę takie szkolenia z networkingu. I mówi się tam dużo o takiej zasadzie giver's gain, czyli dający dostaje. No więc dający dostaje, czyli ja daję i wtedy naturalnie otrzymuję. To jest takie dosyć naturalne, taka powiedzmy postawa, która wielu osobom się podoba i jest taka bardzo ludzka i taka przyjazna, że tak powiem. Natomiast chciałabym zwrócić na nią uwagę z punktu widzenia głębszego, bo mam wrażenie, przynajmniej ja to tak mam taką percepcję, że to, co się dzieje na takich spotkaniach networkingowych, czy też na rozmowach biznesowych, w ogóle to mówię, dotyczy wielu aspektów naszego życia. To jest naprawdę coś absolutnie głębokiego, bo chodzi o to, żeby móc dawać, to trzeba mieć. I właśnie z perspektywy energii, fakt, że my się dzielimy, że my coś dajemy, to wynika z tego, to my dajemy wtedy sygnał energetyczny, że my mamy. I wtedy też właśnie pamiętam na szkoleniu z networkingu podałam taką rzecz, która dla mnie wtedy tak się poklikała, że w zasadzie na takich spotkaniach moim zadaniem jest po prostu uzyskać informacje, co ktoś chce, czyli po to, żebym ja mogła dać, a ja tylko jedyne po mojej stronie jest tylko to, żebym wiedziała, co ja chcę otrzymać, bo jeżeli też spotkam się z osobą, która chce dać, to ona po prostu będzie ode mnie musiała mieć informacje, co ja tak naprawdę chcę otrzymać. Więc właśnie to jest ta postawa wychodząca, że ja chcę dać. No i teraz do czego zmierzam? Otóż z perspektywy energii, jeżeli ja daję, to znaczy, że ja mam, czyli mam się czym dzielić. Tylko teraz tak, obiektywnie, wszystkim się to podoba, chcą w tym być, no bo właśnie chcemy sobie pomagać. Natomiast rzeczywistość wygląda różnie i mam tu na myśli takie wewnętrzne nasze rzeczy, typu wchodzisz do swojej firmy i tak, ktoś nie przyszedł na czas, ktoś na przykład w ogóle nagle się zrezygnował z pracy albo może na przykład nie przyszedł na umówione spotkanie rekrutacyjne. Może właśnie gasisz jakiś pożar, ale wchodzisz na spotkanie networkingowe, no i co? No i skup się tu teraz, człowieku, na tym, że ty masz i na tych rozmowach networkingowych. Chodzi mi o to, że czasem właśnie mamy w tle gdzieś sprawy bieżące z naszego życia biznesowego i one powodują, że nie zawsze jesteśmy skupieni na tym, co się dzieje na spotkaniu networkingowym. Albo na przykład, powiedzmy, nie ma jakiejś deali w naszej rzeczywistości biznesowej i w
wchodzimy w networking, bo mamy poczucie braku, więc myślimy, że tam znajdziemy zlecenia. Czyli jest to wejście z motywacji takiej ujemnej, bo my wchodzimy po to, bo nie mamy, a nie wchodzimy z poczucia wewnętrznej obfitości, że ja mam wartość i teraz mogę się podzielić, bo po prostu zwyczajnie nie ma w głowie i w przestrzeni wewnętrznej do tego miejsca, bo nie mamy czasu, bo myślimy o tym, co my mamy zrobić, czyli na przykład zmieniamy rozmówców albo wybieramy sobie rozmówców, z którymi chcemy pogadać, bo mamy logiczne pewne podejście do sprawy, z kim warto, w cudzysłowie, a z kim nie warto. I to się dzieje naturalnie. I teraz ja zmierzam do tego, żeby właśnie zaangażować do działania ten aspekt wewnętrzny, czyli tą energię, to, co jest pod spodem. I przed wejściem na spotkanie, w ogóle najpierw, jeszcze zanim w ogóle, na przykład teraz po tym wideo, można zamknąć na moment oczy i zastanowić się tak. Wyobraź sobie, że tych spraw bieżących w Twojej firmie nie ma, wszystko się ułożyło. Wszystko hula, dzieje się ok. I jak Ty się wtedy czujesz? I podejrzewam, że padnie tam wtedy taka odpowiedź, że jestem zrelaksowany wewnętrznie, że jestem wewnętrznie spokojny. I wtedy z tą postawą wejdź na spotkanie networkingowe, tak jakby to już było. Czyli pomimo, że na poziomie fizycznym jeszcze coś tam się może dziać, coś, jakieś pożary mogą być, to my patrzymy na poziom wewnętrzny. Czyli patrzymy to, z jakim my wewnętrznym usposobieniem wchodzimy na spotkanie, że z pozycji ja mam. I to wtedy, to tak naprawdę dotyczy uważności. Czyli jesteś w spotkaniu, bo po prostu masz na to czas. Masz czas na to, żeby się skupić na rozmówcy i to, ten wewnętrzne rozluźnienie powoduje, że słyszymy szerzej, głębiej, widzimy więcej, jesteśmy w stanie połączyć informacje, kto coś do nas mówi albo zadać adekwatne pytania, usłyszymy więcej, bo po prostu będziemy skupieni, bo będziemy skoncentrowani. A dlaczego będziemy skoncentrowani i skupieni? No bo właśnie pozwoliliśmy sobie na to, bo stwierdziliśmy, dobra, ja mam czas, ja mogę teraz ten czas dedykować właśnie temu spotkaniu. Ciekawe, co tu się wydarzy, a nie, że w tle głowy masz cały czas pewne sprawy, które się dzieją w twojej firmie. I to jest właśnie trening ten energetyczny, dlatego też kiedyś między innymi wysyłałam takiego posta na Facebooka, że jeżeli już trzeba być w czymś zdyscyplinowanym, to zachęcam, żeby to był poziom energii, który się utrzymuje, świadomości tak naprawdę w swojej. Ja z takich przykładów namacalnych miałam tak, że akurat kiedy weszłam mocniej w tę obfitość i w tę pozycję, ja mam, więc ja mogę słuchać kogoś uważnie i inaczej, z inną motywacją wewnętrzną zmieniam na przykład rozmówców albo ich łączę, to na przykład pamiętam, że na spotkaniu właśnie miałam trzy w sumie podziękowania, dwa kwotowe i dwa takie ustne, bo tam akurat deala nie było, ale to był dla mnie taki znak, taki sygnał, że aha, no bo przecież ja mam i świat zamanifestował akurat podziękowania. I dobrze, wszyscy wiemy, że nie zawsze deale dochodzą do skutku od razu, raz, że w ogóle nie zawsze dochodzą, a dwa, że od razu. Czasem to po prostu trwa i akurat wtedy, kiedy zaczęłam w ten sposób trenować wnętrze, akurat to tak się zbiegło z takim podziękowaniem na poziomie fizycznym, że faktycznie dostałam takie podziękowanie, czyli fakt, że ja mogłam wnieść coś w tę społeczność. No, a tak w sumie robiąc pętelkę, to można by stwierdzić, że taką postawę ja mam, ja posiadam i z punktu widzenia energii będziemy mieć więcej, no bo przecież mamy i posiadamy, to właśnie na nią sobie możemy pozwolić. Czyli a propos tej nowej informacji w tym wideo, pozwalamy sobie na to, więc to chyba dziś na tyle. Kozińska dała upust temu, co w niej się działo od jakiegoś czasu. Pa!